kochani, witam Was w moim drugim hallu, ale to nie będzie zakupowy, tylko kosmetyczny. A więc tak, tu mam wszystkie rzeczy, które kupiłam. Ja właśnie przez internet zamówiłam wszystkie rzeczy, więc najpierw przejdziemy do jednego ze sklepów internetowych. Nie wiem, jak się właśnie nazywa, ale tam zamówiłam. Pierwszą rzeczą, która mi się spodoba, są żele antybakteryjne. To jest zapach kwiatów jakiś, jest brokatowy, różowy, taki cały różowy z brokatem. Ten jest zielony z kuleczkami, o smaku jabłka i kwiatów. I to są właśnie takie, bardzo ładnie pachną, naprawdę polecam. Pięknie pachną, po prostu pięknie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam przez internet, są migiełki. Te też bardzo ładnie pachną. Już wam pokazuję. To są z tej samej wszystko serii, czyli różowa, zielona. Bardzo ładnie pachnie. Takim jabłuszkiem i kwiatkami. Czekajcie. Dobra, tak pomacham. Właśnie to pachnie jabłkiem i kwiatami. To różami. Tak, pod kamikami. Bardzo pięknie pachnie. Kolejną rzeczą z sklepu internetowego jest mydło do rąk i mydło. Tak jest chyba do wszystkiego, bo tu pisze do rąk, a to jest chyba mydło. Pisze samo mydło, więc to jest chyba do wszystkiego mydło, a to jest tylko do rąk. To jest właśnie ten sam zapach, co inne kosmetyki. Jak mówiłam, zielony, z tymi kuleczkami zielonymi. To coś już co innego. O smaku. Jak to się nazywa? Zapomniałam ten owoc, ale wy pewnie wiecie. To jak się nałoży na ręce, tak o, to robi się taka piana strasznie. To jest właśnie fajne. Dobrze. Teraz może zakupy z kolejnego sklepu internetowego. I tu kupiłam Balea. Krem do ciała, coś takiego, żel do ciała, bardzo ładnie pachnie, wylało mi się, tak bardzo ładnie pachnie, kwiaty i marakuja, tak. Taki. Kolejną rzeczą, którą znowu kupiłam przez internet, ja wam pokazuję, są takie kremiki do ciała, do kąpieli. O, 3. To jest zapach waniliowy, truskawkowy i pistacjowy. Ten ma taki pilnik w kropeczki zielony. To są pilniki, jakby co? Ten różowy w biały, a ten żółty w biały. Tak samo, wszystkie są kropeczki, wszystko jest. I dwie ostatnie rzeczy, które kupiłam też przez internet. Już. To jest z Douglasa Home Spa, czyli taka kostka musująca do kąpieli. Jak się mówicie, to ona musuje, tak, taka żółta. U zapachu chyba mango, tak. To kupiłam. Ostatnią moją rzeczą, którą kupiłam przez internet, jest Lip Balm Blackberry, czyli czarna chyba borówki. I ona jest w kształcie takiego makaronika. I ona ma takie tutaj kwiatowe, bardzo ładnie pachnie borówkami. No i to tyle z mojego haulu kosmetycznego. Bardzo wam dziękuję, że to oglądacie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pamiętajcie, zadawajcie pytania do Q&A. Pa, pa!